Dzień dobry, Tomek Kutera, poligamia.pl. Wracamy z dniówkami, ponieważ jesteśmy po pierwszym dniu targów. Dzisiejsza dniówka pewnie trochę dłuższa niż zawsze, no bo w końcu mamy Gamescom. Razem ze mną Piotr Gnyp. Dzień dobry. I Maciej Kowalik. Również witam. I polecimy... Co? Drugim dniu targów. Pierwszym otwartym dla mas. Rozumiesz? To właśnie te masy, które wychodzą koło nas. Więc krótko podsumujemy to, co widzieliśmy dzisiaj. Jeśli chodzi o gadżety, wcale nie mamy ich dużo. Moim highlightem dzisiejszego dnia jest niewątpliwie ręcznik NVIDII, który na pewno przyda mi się w domu. Klocki Lego i Need for Speed. Myślę, że to nie jest Lego, to jest Mega Bloks. I myślę, że to świetne połączenie. A poza tym gry irańskie dzisiaj zarządziły absolutnie. Materiał o nich na poligami już niedługo. Natomiast jeśli chodzi o to, co widziałem, to muszę zajrzeć do mojego notatnika, ale generalnie było tego dużo, więc muszę się odrobinę przesunąć na koniec. Przede wszystkim widziałem Need for Speed The Run, który podobał mi się zaskakująco bardzo. Chyba jest to pierwszy Need for Speed od dawna, w którego naprawdę chcę zagrać. Po prostu jest strasznie fajny. Jazda samochodem podczas lawiny robi straszne wrażenie i jest super. Poza tym Risen 2 okazał się grą tak strasznie słabą, że nawet nie mam ochoty o niej mówić. A z rzeczy fajnych Assassin's Creed Revelations bardzo pozytywnie. Grałem w multi, widziałem singla, pograć w niego nie można było. Będzie tak samo fajny jak Brotherhood, myślę. Albo nawet może fajniejszy. Jest dużo mroczniejszy, co pasuje do tej gry. Jeśli Ezio był kiedyś bucem, to teraz jest bucem, który nienawidzi całego świata. Więc ja to kupuję. Piotrku, pass the mic. Taką grą, która była inna niż wszystkie inne, bo nie była shooterem i tak dalej, to była Skylanders. Dużo osób mówiła, że to jest słaba gra albo niefajna, niszczy legendę Spyro. Dla mnie jest ciekawe, bo tam mamy figurki w swoim takim portalu i mamy takie action adventure. Mamy tam zwiedzanie, walczenie w koopie przeciwko sobie. Co jest fajne, mamy figurki, dostajemy razem z grą. Figurki albo statku, albo postaci. I na tych figurkach mamy wszystkie dane o tej postaci. Czyli możemy grać na Wii, PS3, Xboxie 360. Jeżeli tam gramy, to te wszystkie dane o naszej postaci są w tej figurce. Czyli jeżeli pójdziemy do naszych kolegów, znajomych z tą figurką, postawimy na ich tym portalu, który jest dołączony do gry, to nasza postać będzie taka dokładnie sama, jak na naszej konsoli. No i to jest tak jakby pierwsze podejście takiego połączenia chyba figurek i gier naraz. Spyro w Skylanders nie jest ideałem, ale daje strasznie fajne możliwości. Ja mam do tego w głowie Space Hulka i wszystkie inne gry figurkowe Games Workshop, które tam by się mogły pojawić. Jakąś kustomizację tych postaci, jakieś zupełnie inne ciekawe rzeczy, które nam powiększą te możliwości gier i interakcji z nimi. Na przykład tańczymy tak jak figurka, albo figurka tańczy tak jak my. Bardzo fajne, odkrywcze i nie shooter. Zaraz potem był shooter, czyli GoldenEye, który jest tak generyczny i tak sztampowy, że jej nie mówmy o nim. Ta sama gra w ogóle z Wii sportowana na Xboxa i PS3, więc tak serio, nie czekajcie. Anarchy Reigns, bijatyka z tak wielkim chaosem, tak bardzo można to zrobić, że też jakoś, pomimo że pograłem w nią trochę, to nie za bardzo się tym zaciekawiłem i zajerałem, bo no nie. Uncharted 3, wiadomo, ta gra będzie świetna, piękna, cudowna, ale pokazują to samo, co było i na E3, i na Gamescomie, na konferencjach Sony. Może jest parę minut więcej, więc jeżeli wiecie, chcecie zobaczyć, jak się kończy ten etap z samolotem, to zobaczcie sobie ten koncept art, który jest taki duży na każdej reklamie tej gry, to możecie domyślić, że on spadnie, a Drake przeżyje, bo tak wygląda początek tej gry. Jest to ciekawe rzeczy, chyba tyle. No ja miałem dzisiaj okazję w końcu pograć w Modern Warfare 3 w trybach kooperacji. Są dwa tryby. Jeden z nich to Spec Ops, który znamy już z Modern Warfare 2, ale... Ale co? Przepraszam za tego pana z tyłu, no on tylko wypełnia swoje powinności. Mielus do plusa. Tak, i tym razem tryb Spec Ops jest o tyle lepszy, że jest asymetryczny. To znaczy jeden z graczy, tak jak na przykład ja dzisiaj miałem misję, w której szedłem wzdłuż ulicy i rozbrajałem bomby, podczas gdy mój partner osłaniał mnie karabinem snajperskim z dachu budynku, wysłał UAV, które pokazywały mi, gdzie te bomby się znajdują. To na pewno jest krok do przodu w stosunku do Modern Warfare 2. No, drugi tryb kooperacji to jest taka klasyczna horda, którą w wielu wariantach już przerabialiśmy. Są kolejne fale przeciwników, są upgrade'y broni, można dokupywać, można wstawiać działka strażnicze. Drugą grą, którą chciałbym pochwalić, to jest na pewno Aliens Colonial Marines. Mimo to, że to było demo to samo, które było pokazywane na E3, to jednak widać, że Gearbox dobrze robi swoją robotę, jest strasznie klimatycznie. Kooperacja też pewnie dorzuci swoją cegiełkę do sukcesu gry.
A taką zupełną niespodzianką to jest zapowiedziane niedawno FIFA Street, które też dzisiaj pograłem, ale w strasznie, strasznie wczesną wersję, która miała jeszcze mnóstwo bugów. Natomiast w porównaniu do poprzednich FIFA Street, które też traktowało o piłce ulicznej, tutaj jednak EA Sports już stawia na realizm i w tym momencie za grę, za FIFA Street odpowiada ta sama ekipa, która tworzy normalne FIFA, więc to już nie będzie taka na maksa zręcznościówka, tylko to będzie po prostu piłka uliczna w możliwie najrealistyczniejszym wydaniu i to na pewno warto na to uważać. A teraz Tomek się ubierze. Jest to koszulka Batman Arkham City, którą rzucił nam Mielu i którą rozdamy na poligami, jak wrócimy do Polski. Dzięki, to była dniówka.